Wniemanie, wniemanie. Gawarit Balszoi. Obywatele i obywatelki. Po raz czterdziesty w historii kanału spotykamy się w lotniczym przeglądzie tygodnia, jedynym na polskim YouTubie programie w całości poświęconym wydarzeniom z ostatniego tygodnia w lotnictwie wojskowym w Polsce i na świecie. W ramach naszego cotygodniowego spotkania zaczniemy dzisiaj od wizyty w Turcji, a później nie zabraknie również innych państw świata. Niektórych bliższych, Innych dalszych. I tym razem udało się również zachować trwającą już od pewnego czasu na kanale świecką tradycję. Czyli numer odcinka odpowiada numerowi z nazwy samolotu, który pojawił się w rozbiegówce i w miniaturce naszego dzisiejszego spotkania. Tym razem jest to P40 i jest to chyba druga taka sytuacja w historii kanału, gdy dzień po dniu ta sama maszyna pojawia się w miniaturce. Tak czy inaczej zaczynamy i już teraz tradycyjnie zapraszam Państwa na garść nowości z lotniczych włości. 12 lutego 2024 roku Turcja. Sprzedaż samolotów F-16 w wersji blok 7072 nie została zawetowana przez kongres, w którym nie zgłoszono sprzeciwu wobec tej decyzji. Decyzja ta świadczy z jednej strony opuszczaniu przez Amerykanów oka do Turcji, a z drugiej strony jest sukcesem administracji prezydenta Joe Bidena. Która przez kilka tygodni oczekiwała na stanowisko Kongresu w sprawie planów sprzedaży do Turcji 40 samolotów F-16 w najnowszym wariancie oraz co najmniej 80 zestawów pozwalających na przeprowadzenie modernizacji tureckiej floty samolotów F-16. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że Turcy wykorzystają zgromadzone przy tej okazji informacje, po pierwsze, do poprawy własnych możliwości budowy radarów, a także do stworzenia nowych systemów awionicznych opracowywanych m.in. z myślą o tureckim samolocie piątej generacji. 12 lutego 2024 roku Jordania. Dwóch jordańskich pilotów wojskowych zginęło podczas lotu treningowego po tym jak ich samoloty zderzyły się w powietrzu. Poległymi byli major Omar Atta Abadi i kapitan Muhammad Abdullah Kudair. Jak do tej pory jordańskie agencje informacyjne nie ujawniły, jakiego typu maszyny uczestniczyły w zderzeniu. Jednakże wiadomo, że wypadek miał miejsce na terenie bazy lotniczej króla Husajna w Mafrak, gdzie zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami dotyczącymi jordańskiego lotnictwa wojskowego stacjonują 4-, 5- i 11-dywizjon oraz Szkoła Instruktorów Pilotażu. Na terenie bazy wykorzystywane są samoloty szkolne GROB G120 TP, śmigłowce Robinson R44, oraz produkowane w Szwajcarii samoloty treningowe z napędem turbośmigłowym Pilatus PC-21. 12 lutego. 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykański generał z Sił Powietrznych, na którego słowa powołuje się Business Insider, zapowiada, że konieczne jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji i remontów posiadanej przez US Air Force floty samolotów bojowych, w związku z konfliktem zbrojnym, jakiego świat jeszcze nie widział. Zgodnie z amerykańskimi przypuszczeniami, głównym przeciwnikiem w ramach ewentualnego konfliktu zbrojnego będą Chiny, które zostały określone przez amerykańskich wojskowych jako największe wyzwanie dla Amerykanów. Chiny są traktowane jako wyzwanie, któremu musimy dorównać, powiedział, cytowany przez Chrisa Pennelliego generał, którego personalia nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wypowiedź tą potwierdzają pośrednio wcześniejsze wypowiedzi m.in. generała Richarda Mura, zastępcy szefa sztabu do spraw planowania w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Jednocześnie Amerykanie zapowiadają, że konieczne jest całkowite zmienienie nastawienia panującego w amerykańskim lotnictwie wojskowym, które z prowadzenia walk przeciwko powstańcom i różnym siłom nieregularnym powinno wrócić do szkolenia nastawionego głównie na walkę z przeciwnikiem. Posiadającym równorzędne siły powietrzne. 13 lutego 2024 roku Niderlandy. Pierwsza od dłuższego czasu dobra wiadomość dla mieszkańców strefy gazy, którzy od wielu tygodni są ofiarą bombardowań prowadzonych przez izraelskie lotnictwo wojskowe. Otóż holenderski sąd nakazał wstrzymanie podejmowanych przez rząd Holandii działań obejmujących dostawy części zamiennych dla floty izraelskich samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35. Samoloty dostarczane do Izraela były jak do tej pory wykorzystywane m.in. w działaniach bojowych prowadzonych przez Izrael na terenie Strefy Gazy, a także do zwalczania dostaw uzbrojenia wykonywanych za pomocą dronów, które z Iranu przelatywały do Strefy Gazy. Oficjalnym powodem wstrzymania dostaw części zamiennych dla izraelskiej floty samolotów F-35 jest, według przedstawicieli Holenderskiego Sądu, wielokrotne naruszanie przez Izrael międzynarodowego prawa humanitarnego. Wyrok został wydany w poniedziałek, ale raczej nie usłyszeliście o tym w polskich mediach. Większość serwisów informacyjnych podała tą wiadomość 13 lutego. A mówią, że trzynastka jest pechowa. No, ale po co o tym mówić? To niedobra jest. 13 lutego 2024 roku Wielka Brytania, przedstawiciele amerykańskiego koncernu odpowiedzialnego za produkcję i eksport samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35, poinformowali, że już niebawem samoloty F-35 zostaną zintegrowane z nowymi pociskami klasy powietrze-powietrze oraz pociskami kierowanymi Spear-3. Pociski te mają być wykorzystywane głównie przez brytyjskie królewskie siły powietrzne, o czym poinformował minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii James Cartlidge w pisemnym oświadczeniu. Zdaniem amerykańskich analityków, integrowanie samolotu F-35 z europejskim uzbrojeniem dodatkowym jest wynikiem działań podejmowanych przez państwa europejskie, które od pewnego czasu dążą do wprowadzania na wyposażenie własnych sił powietrznych kolejnych samolotów piątej generacji F-35. W dłuższej perspektywie powoduje to, że integracja europejskiego uzbrojenia podwieszanego z amerykańską maszyną piątej generacji staje się rozwiązaniem opłacalnym finansowo z punktu widzenia koncernu Lockheed Martin 13 lutego 2024 roku Stany Zjednoczone. Wciąż trwające negocjacje w sprawie wyznaczenia następców samolotów F-22 opracowywanych w ramach programu Next Generation Air Dominance, jak do tej pory nie przyniosły żadnych wymiernych rezultatów, a siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wciąż nie zdecydowały, kto będzie odpowiadał za budowę pierwszych samolotów wielozadaniowych szóstej generacji. Zgodnie z doniesieniami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych, US Air Force nadal rozważa Kilka ofert, które mają doprowadzić do powstania samolotu, który stanie się systemem systemów i w przyszłości będzie w stanie zastąpić wykorzystywane obecnie przez Amerykanów samoloty F-22 Raptor. Jak na razie prace prowadzone są przez kilka firm. Nie wiadomo jednak na jakim etapie zaawansowania się znajdują. Brak jednoznacznych decyzji w kwestii wyboru. Odpowiedniego producenta stanowi okazję do dalszych spekulacji amerykańskiej prasy, która przewiduje, że głównym kontraktorem będzie Boeing lub Lockheed Martin. Jednocześnie w poniedziałek pojawiła się deklaracja ze strony Pratt Whitney, firmy odpowiedzialnej za dostawy silników, która zadeklarowała, że poczyniła poważne postępy w opracowaniu silników dla przyszłych maszyn szóstej generacji. Prototyp silnika noszący oznaczenie XA103 ma być gotowy do testów pod koniec lat 20. 14 lutego 2024 roku Tajwan władze tajwańskie poinformowały o kolejnych licznych przypadkach naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu przez chińskie samoloty bojowe. W środę doszło do kolejnej eskalacji podobnych działań podejmowanych przez chińską armię ludowo wyzwoleńczą W środę poinformowano, że naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu dokonało co najmniej 14 samolotów bojowych. Należących do sił powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Wśród maszyn, które zostały namierzone przez tajwańskie lotnictwo, wymieniono m.in. Shenyangi J-16, samoloty transportowe Y-8 oraz liczne bezpilotowe statki powietrzne. Natężenie działań prowadzonych przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą przybiera na sile, co powinno stanowić powód do niepokoju dla Amerykanów, jak również dla władz tajwańskich, które regularnie donoszą o pojawianiu się potencjalnie wrogich maszyn w strefie identyfikacji tajwańskiej obrony powietrznej. Następnego dnia doszło do namierzenia kolejnych chińskich jednostek naruszających tajwańską przestrzeń powietrzną i wody terytorialne. Zameldowano o co najmniej ośmiu chińskich statkach powietrznych oraz siedmiu jednostkach morskich, które dokonały naruszenia przestrzeni powietrznej i morskiej Tajwanu. A co się tyczy doniesień z ostatniej chwili, to w dniu 17 lutego poinformowano o naruszeniu tajwańskiej przestrzeni powietrznej przez siedem samolotów wielozadaniowych. Pięć jednostek należących do Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, a także przez jeden balon. 15 lutego 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykańskie media poinformowały, że Rosjanie poważnie planują umieszczenie na swoich satelitach broni atomowej. Pojawienie się nowych satelitów wojskowych przenoszących broń atomową, zdaniem amerykańskich specjalistów od obronności, może stanowić poważne zagrożenie dla działań podejmowanych przez amerykańskie firmy na polu utrzymywania łączności. W dalszej perspektywie działania podejmowane przez Rosjan mogą także doprowadzić do zagrożenia, przerwą dostawy energii elektrycznej na terenie Stanów Zjednoczonych, a także uziemić flotę amerykańskich samolotów wojskowych. Oraz przyczynić się do zdezorganizowania pracy amerykańskiego systemu bankowego. Największy niepokój w USA budzą rosyjskie plany stworzenia pocisku zdolnego do zwalczania satelitów pozostających na orbicie okołoziemskiej. Miałby być to pocisk z głowicą jądrową. W całej tej historii jest tylko jeden problem, którego amerykańscy dziennikarze nie potrafią wyjaśnić. Jak to jest, że jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy zastanawiali się, kiedy Putinowi skończą się piloci. A nie cały rok później z niepokojem spoglądają w stronę rosyjskich planów budowy pocisku antysatelitarnego. Tegoś tu nie rozumiem, bo albo Rosja wcale nie jest w tak tragicznym położeniu, jak chcieli tego amerykańscy i polscy dziennikarze, albo ktoś po prostu wstawiał nam przez całe lata kit na temat sytuacji panującej w Rosji. 16 lutego 2024 roku Stany Zjednoczone. Odpowiedzialny za gospodarkę materiałową jednostek Powietrznej Gwardii Narodowej, generał Michael A. Loch, podczas rozmowy z dziennikarzami wywołał spore zaskoczenie swoją deklaracją, zgodnie z którą amerykańskie władze wojskowe nie będą dążyły do szybkiego wprowadzenia do jednostek Lotniczej Gwardii Narodowej samolotów wielozadaniowych piątej generacji, znanych jako F-35A, jednocześnie samolotami bojowymi które zdaniem Władz Gwardii Narodowej są najbardziej perspektywiczną inwestycją dla Gwardii Narodowej pozostają samoloty F15EX Eagle 2. F15EX są zdolne do prowadzenia działań bojowych w każdych warunkach atmosferycznych, a podczas całego programu rozwoju tych samolotów wszystkie kroki prowadzące do nadania im nowych możliwości bojowych były na bieżąco konsultowane przez producenta z dowództwem Gwardii Narodowej. 16 lutego 2024 roku Indie. Nowe władze Argentyny, kierowane przez prezydenta Javiera Milei, kontynuują działania w celu zdobycia nowych samolotów bojowych dla argentyńskiego lotnictwa. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, zgodnie z którymi władze argentyńskie miały wznowić rozmowy z rządem Indii w celu dokonania zakupu nowych samolotów bojowych Tejas, które w Argentynie mają być wykorzystywane jako samoloty wielozadaniowe. Dotychczas najczęściej mówiło się o argentyńskich planach pozyskania samolotów wielozadaniowych F-16, które miały zostać pozyskane w Europie, jednakże w ostatnich miesiącach państwa europejskie zainteresowane potencjalną sprzedażą samolotów F-16 Argentyńczykom więcej uwagi poświęcają planom przekazania samolotów F-16 Ukrainie. Argentyńczycy uznali więc, że najlepszym rozwiązaniem będzie poszukanie alternatywy. W końcu pieniądze argentyńskie są równie dobre jak każde inne, dlatego też już 6 lutego hinduski ambasador w Argentynie i Urugwaju spotkał się z przedstawicielami argentyńskiego lotnictwa. Potwierdzenie działań podejmowanych przez Argentynę nastąpiło dopiero teraz. Aktualnie zainteresowanie sprzedażą Argentynie samolotów bojowych przedstawiają także Chiny oraz Pakistan, które próbują zainteresować Argentynę samolotami Chengdu. Pak JF-17 Thunder, opracowanymi wspólnie przez Chiny i Pakistan. Aktualnie argentyńskie media spekulują, że państwo to mogłoby zakupić około 18 samolotów Tejas. 16 lutego 2024 roku Estonia. W estońskiej przestrzeni powietrznej realizowane są duże ćwiczenia, w których uczestniczą. Państwa NATO. Wśród nich można wymienić m.in. czeskie samoloty bojowe JAS-39 Gripen, których piloci podczas działań prowadzonych nad Estonią mieli przeprowadzać m.in. uzupełnianie paliwa w powietrzu z latających cystern A330. Dla Czechów było to pierwsze doświadczenie tego typu. Latająca cysterna, z którą ćwiczyli Czesi, została dostarczona przez holenderskie siły powietrzne. Które wyznaczyły do udziału w manewrach maszynę stacjonującą w bazie lotniczej w Eindhoven. W ćwiczeniach oprócz Czechów uczestniczyli także przedstawiciele innych państw członkowskich NATO, w tym m.in. polscy piloci uczestniczący w operacjach realizowanych w ramach misji NATO Baltic Air Policing. W działaniach uczestniczyli także piloci francuskich samolotów Mirage 2000, z którymi przeprowadzono pozorowane walki powietrzne w wariancie 2x2. Aktualnie francuskie samoloty wielozadaniowe stacjonują na terenie litewskiej bazy lotniczej Szwale. 16 lutego 2024 roku Chiny. W tym tygodniu pojawiły się doniesienia związane z makietą chińskiego samolotu wielozadaniowego J-35, który ma być przystosowany do operowania z pokładów lotniskowców. Samoloty te były widziane m.in. na pokładzie lotniskowca Liaoning należącego do marynarki wojennej chińskiej Armii Ludowo-Zwoleńczej. Zdaniem zachodnich niezależnych ekspertów, związanych m.in. z portalem The Warzone, wskazuje to na dalszy szybki rozwój programu budowy samolotów J-35. Co powinno stanowić spore zaskoczenie dla wielu polskich sympatyków lotnictwa od lat powątpiewających w możliwości chińskich samolotów bojowych. 17 lutego 2024 roku Ukraina. Ukraińskie dowództwo deklaruje, że Ukraińcom udało się zestrzelić trzy rosyjskie samoloty bojowe. Wśród zestrzelonych maszyn wymieniane są dwa samoloty Su-34 oraz jeden samolot bojowy Su-35. Domniemane zestrzelenia rosyjskich samolotów bojowych zostały ogłoszone w mediach przez dowódcę ukraińskiego lotnictwa wojskowego Mykołę Oleszczuka. Na oficjalne potwierdzenie rosyjskich strat trzeba będzie jeszcze poczekać. Trudno jednak oczekiwać, by Ukraińcy przedstawili dokładne okoliczności zgłoszonych przez własne siły powietrzne zestrzeleń. 17 lutego 2024 roku Indie. W dniu 17 lutego władze indyjskie poinformowały o rozpoczęciu wielkich manewrów, odbywających się pod kryptonimem Waju Shakti, które odbywają się nad pustynią Pokhran. Według wstępnych deklaracji składanych przez indyjskie władze, w działaniach prowadzonych nad pustynią Pokhran uczestniczy co najmniej 120 maszyn bojowych, w tym zarówno myśliwce wielozadaniowe, jak również śmigłowce szturmowe. Oprócz przećwiczenia personelu latającego w prowadzeniu działań bojowych, indyjskie siły powietrzne mają podczas manewrów zaprezentować także możliwości wykorzystywanych przez Hindusów dronów dalekiego zasięgu. Hindusi zamierzają również zaprezentować wszystkim obserwatorom rosnące możliwości rozmieszczania jednostek bojowych za pomocą śmigłowców i samolotów transportowych. Hindusi zamierzają pokazać m.in. zdolność do szybkiego rozlokowania na polu walki jednostek korzystających z ultralekkich Haubic M777 oraz innych platform bojowych. 17 lutego 2024 roku Brazylia. Władze brazylijskiego koncernu lotniczego Embraer zadeklarowały, że głównym obszarem zainteresowania tego przedsiębiorstwa będzie region Azji i Pacyfiku, na którym odniesienie sukcesu przez Embraera może zapewnić wzrost obrotów firmy rzędu 80%. Szacunkowe zyski Embraera do 2030 roku mogą dojść nawet do 10 miliardów dolarów amerykańskich tylko z działań podejmowanych na terenie Azji. W najbliższym czasie władze Embraera mają korzystać głównie z możliwości zaprezentowania swoich produktów podczas pokazów w Singapurze, co zdaniem władz firmy ma odzwierciedlać ambicje Embraera, który poszukuje kolejnych chętnych na zakup samolotów transportowych KC-390 Millennium, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie tylko w Azji, ale także w Europie. A teraz zapraszam już Państwa na nasz cotygodniowy serwis krajowy, czyli wiadomości z kraju nad Wisłą, gdzie większości z nas harować przyszło. Zaczynamy! 12 lutego 2024 roku Wrocław. W godzinach nocnych w poniedziałek 12 lutego funkcjonariusze placówki Straży Granicznej we Wrocławiu Strachowicach. Otrzymali doniesienie dotyczące bagażu pozostawionego na terenie terminalu przylotów Wrocławskiego lotniska. Na miejscu ustalono, że bagaż może stanowić potencjalne zagrożenie. Powołano sztab kryzysowy, który zarządził na czas rozpoznania bagażu ewakuację strefy ogólnodostępnej terminala przylotów portu lotniczego. Przeprowadzone rozpoznanie minersko-pirotechniczne które zostało wykonane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykazało, że bagaż nie stwarza zagrożenia i zawiera jedynie rzeczy osobiste. Niestety z zawartości bagażu nie udało się ustalić jego właściciela. W czynnościach przeprowadzonych na terenie lotniska brało udział ośmiu funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także policjanci i czterech pracowników SOL. Ewakuacja nie spowodowała opóźnień w funkcjonowaniu Wrocławskiego Portu Lotniczego. Za pozostawienie bagażu bez opieki na lotnisku grozi mandat w wysokości 500 zł. Natomiast podmiot zarządzający lotniskiem może oczekiwać od winnego pozostawienia bagażu dodatkowego odszkodowania. 14 lutego 2024 roku Malborg, jak donoszą przedstawiciele polskich władz wojskowych oraz strona włoska, już niebawem miejsce stacjonujących m.in. na terenie Malborskiej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego samolotów wielozadaniowych F-35 należących do włoskich sił powietrznych mają zająć włoskie samoloty wielozadaniowe Eurofighter Typhoon, które w ciągu najbliższych tygodni mają rozpocząć swój dyżur bojowy włoskie F-35. Stacjonowały na terenie Polski od października 2023 roku i wykonały kilka startów alarmowych. Włosi będą jeszcze przez kilka miesięcy wspierać polskie samoloty F16 i MiG-29 w działaniach prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 14 lutego 2024 roku, gdynia. Na terenie 43. bazy lotnictwa morskiego imienia komandora porucznika Edwarda Stanisława Szystowskiego wchodzącej w skład lotnictwa marynarki wojennej miało miejsce pożegnanie żołnierzy udających się na dziewiątą zmianę polskiego kontyngentu wojskowego na Sycylii. Dowodzący dziewiątą zmianą PKW, komandor porucznik Waldemar Milczarek podziękował za obdarzenie zaufaniem i zapewnił o gotowości zmiany do wypełniania zadań postawionych przed PKW. Modlitwę w intencji żołnierzy udających się na misję odmówił ksiądz Komandor Zbigniew Frećko, dziekan dekanatu marynarki wojennej. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń nałożonego przez ONZ zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej. Oraz zapewnienie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej Straży Przybrzeżnej i Marynarki Wojennej w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu. Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowym prawem praw. Człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją pozostaje Rzym. Podstawowym środkiem PKW EU Sofia jest samolot patrolowo rozpoznawczy M28B1R Bryza z 44. bazy lotnictwa morskiego. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowania, jeśli tak było. Zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube, a jeśli z jakiejś przyczyny nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ. Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trauzersa, Trousersa, Grabka, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszka, Mirka Samsela, Macieja Rospara, Piotrka Rutę, Kacpra Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsa i Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.